wybiorę się na lot helikopterem nad wielkim kanionem Grand Canyon. Obejrzymy, jak to wygląda z powietrza, bo z ziemi to pora punktów widokowych, no i oto setki kilometrów, więc nie do rady tego tak fajnie obejrzeć. A ma dokładnie 446 km i jest to największy przełom rzeki na świecie. A ja dokładnie się przyjrzę z powietrza południowej krawędzi tego kanionu. Trzeba uważać na zwierzaki, bo dość dużo ich tu chodzi. W Grand Canyon też jest dużo szlaków, też tu warto by zostać przynajmniej na parę dni, pochodzić tu po okolicy. No, poleca jednym z nich, ale jeszcze nie wiem kiedy. Takie loty organizuje firma Papillon. Wszystko idzie załatwić jeszcze w Polsce, kupić bilet. Styknie ino podjechać na wyznaczoną godzinę. Tym polecimy, nasz pilot się szykuje. I trafiło mi się miejsce z przodku koło pilota. Zapraszam do oglądania, lajkowania i subskrybowania kanału. To nasz super pilot. No ale dziwię się, kaj lecisz. Szerokość kanionu waha się od 800 metrów do 29 km. Najgłębsze miejsce leży 1850 metrów poniżej krawędzi. Widać rzeka Colorado, to ona przez miliony lat rzeźbiła ten kanion. Lot trwał około 40 minut, no i niestety wracamy już na lotnisko. No i w polocie wrażenie niesamowite. Szkoda, że nabrali przez szyba, trochę będzie zepsute, no ale mam nadzieję, że coś będzie fajnego widać. No ja coś tam było widać. Na koniec jeszcze pora fotek.